Jest środa, 7 grudnia, Agnieszka Giesz. Dzień dobry, zapraszam na wiadomości z Kalisza. O czym dziś powiemy? Spójrzmy na skrót informacji. Wojsko powoła na ćwiczenia do 200 tysięcy Polaków. Kto pójdzie w kamasze? Sypią się mandaty za palenie byle czym. W samoobronie czy w zemście kaliski lekarz miał zabić psa. Rzucał taboretami, a potem podpalił łóżko. Chwilę grozy w Okrąglaku. Świąteczny sezon rozpoczęty. Tak było na Mikołajkach na Złotym Rogu. A oto szczegóły. Ministerstwo Obrony Narodowej planuje powołać 200 tysięcy dorosłych Polaków na ćwiczenia rezerwy wojskowej. Dotyczy to wszystkich, którzy mają uregulowany stosunek do służby wojskowej. Ministerstwo Obrony Narodowej chce też zrekrutować ponad 17 tysięcy żołnierzy zawodowych i utworzyć Legię Akademicką. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej! Od nowego roku do ćwiczeń wojskowych ma zostać powołanych do 200 tysięcy Polaków. W większości dotyczy to żołnierzy rezerwy, ale z powołaniem muszą się liczyć również rezerwiści, czyli wszyscy ci, którzy mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, mają przyznaną kategorię wojskową, ale nie odbyli czynnej służby. Za sprawę mojej ojczyzny! Do 200 tysięcy żołnierzy rezerwy, w tym 200 z przeznaczeniem na szkolenie w ramach kursów podoficerów i oficerów rezerwy, którzy zajmują lub są przewidziani do wyznaczenia na stanowiska służbowe w strukturach wojennych, na których są wymagane wyższe niż posiadają obecnie kwalifikacje wojskowe, a także osób przeniesionych do rezerwy, nie będących żołnierzami rezerwy, czytamy w rozporządzeniu MON. Wojsko powoła na ćwiczenia do 10 tysięcy żołnierzy rezerwy pełniących służbę, ponad 28 tysięcy osób tylko po kwalifikacji wojskowej, 38 tysięcy terytorialsów. Ministerstwo zapowiada też realizację programu Legia Akademicka, czyli szkolenia wojskowe dla studentów. Ministerstwo Obrony Narodowej zaznacza, że podane w rozporządzeniu liczby to górne limity planowanych powołań na cały 2023 rok. Kaliska Straż Miejska nadal sprawdza, czym Kalisza nie palą w piecach i przypomina, czym po ostatnich zmianach przepisów można ogrzewać mieszkanie, a jakie paliwa nadal są zabronione. Za takie zachowanie strażnicy miejscy wciąż mogą wystawiać mandaty. Informują, kontrolują, ale również gdy jest taka potrzeba, dają karę. Wszystko po to, by jeszcze bardziej zwiększyć świadomość mieszkańców na temat ekologii i ograniczenie procederu spalania odpadów w domowych piecach. Od początku roku Straż Miejska Kalisza odnotowała ponad 240 zgłoszeń na linię interwencyjną 986. W większości przypadków póki co te zgłoszenia okazują się niepotwierdzone. Zazwyczaj to zadymienie spowodowane jest albo niewłaściwym rozpalaniem w piecu, bądź też złą instalacją grzewczą. Ponadto Straż Miejska Kalisza przypomina, że kontrole palenisk na nieruchomościach prywatnych mogą być prowadzone od godziny 6 rano do 22, natomiast na terenie, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza, przez całą dobę. Każde zgłoszenie jest przez nas weryfikowane, przeprowadzamy konkretną kontrolę. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, pobieramy próbki z popiołu i przekazujemy je do odpowiedniej ekspertyzy. Dodatkowo w ramach działań profilaktycznych rozpoczęliśmy cykl spotkań edukacyjnych, podczas których na radach osiedli, na radach osiedlowych informujemy mieszkańców, jak należy właściwie rozpalać w piecach, aby nie dochodziło do tak zwanego zadymienia. Kontrole trwają cały czas, nie brakuje również mandatów. Zdarzyły już się sytuacje, w których spalane były odpady i trzeba było skierować wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kaliszu. Największy mandat na chwilę obecną za spalanie odpadów to mandat w kwocie 500 zł i takie mandaty też się już trafiły. Jesteśmy bardzo restrykcyjni wobec tematu dotyczącego spalania odpadów w piecach, dlatego też mieszkańcy Kalisza muszą liczyć się z karą w momencie, kiedy będą spalać rzeczy niedozwolone. Świadomość zagrożeń dla zdrowia wynikających ze spalania rzeczy emitujących trujące substancje, wymiana starych pieców, dostosowanie się do uchwały antysmogowej – to wszystko może przynieść poprawę jakości powietrza w mieście. To od nas samych zależy, czy Kalisz będzie miastem wolnym od smogu.
Policja wyjaśnia okoliczności śmierci owczarka niemieckiego, który w niedzielny wieczór błąkał się między Kaliszem a Wojciechówką. Zanim pracownicy kaliskiego schroniska przyjechali złapać zwierzę, owczarek już nie żył. Świadkowie twierdzą, że pies został zabity przez jednego z mieszkańców z zawodu lekarza. Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem na osiedlu domków jednorodzinnych w Wojciechówce przy ulicy Borkowskiej. Błąkał się tam pies, sporych rozmiarów owczarek niemiecki. Kaliszanie informacje o tym zwierzęciu wrzucali też na Facebooka. Na miejsce wysłano pracownika schroniska dla zwierząt w Kaliszu. Ten podjął interwencję natychmiast, ale gdy przyjechał na miejsce, zobaczył martwe, już zakrwawione zwierzę. Okazało się, że owczarek niemiecki wbiegł na jedną z tamtejszych posesji i wypatrzył znajdującego się tam małego psa, Yorka. Owczarek zaatakował go i zagryzł. Właściciel Yorka, z zawodu lekarz, miał, używając grabi, zaatakować owczarka, zabijając go. Całe zajście potwierdza policja. Funkcjonariusze ustalają jednak, czy sprawca śmierci owczarka zabił go w obronie mniejszego zaatakowanego zwierzęcia, czy zrobił to w zemście, gdy York i tak już nie żył, a może w obronie własnej. Sprawa jest wyjaśniana. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów. Za zabicie psa grozi pozbawienie wolności do 3 lat, a w przypadku, gdy sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem, do 5 lat. Chwilę grozy przeżyli pacjenci i pracownicy kaliskiego szpitala. Wczoraj po południu 87-letni pacjent czekający na wypis ze szpitala podpalił łóżko. Doszło tam do pożaru. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ogień ugasiły pielęgniarki jeszcze przed przyjazdem straży. Po godzinie 15 dyżurny Kaliskiej Straży Pożarnej odebrał zgłoszenie, że w kaliskim szpitalu na oddziale ortopedii doszło do pożaru. Ze względu na charakter zgłoszenia na miejsce zadysponowano 7 zastępów straży pożarnej. Jak się okazało, 87-letni zniecierpliwiony pacjent, który czekał na wyjście z oddziału, chwilę po tym jak rzucał taboretami w kierunku pielęgniarek, podpalił zapałkami materac na jednym ze szpitalnych łóżek. Reakcja personelu błyskawiczna, pacjenci zostali wyprowadzeni z pomieszczenia i ulokowani w bezpiecznym miejscu. Jeden z lekarzy wyniósł płonący materac pod prysznic, aby go ugasić. W tym samym czasie wezwana została straż pożarna i policja. Nikomu nic się nie stało, na oddziale nie było zadymienia i nie trzeba było ewakuować pacjentów. Podpalacz został oddany w ręce policji. Z przestrzeni Alei Wolności znika od lat nieużytkowany budynek. We wtorek wyburzono obiekt. Co powstanie w jego miejsce? Niewielki budynek tuż obok Filharmonii Kaliskiej od dawna był pusty. Kiedyś był tu sklep zielarski, a jeszcze wcześniej budynek służył energetyce. We wtorek jego historia się zakończyła. Obiekt wyburzono. Jak obiecałem, znika budynek, który od lat szpecił piękną Aleję Wolności, napisał prezydent Krystian Kinastowski. Jego miejsce zajmie zieleń, której nigdy za wiele w mieście. Podobny los czeka budkę po dawnym kebabie na rogu ulicy Górnośląskiej i Harcerskiej, naprzeciwko Rogatki Wrocławskiej. Zrujnowany obiekt od lat stoi pusty. Wokół gromadzą się śmieci, a nawet szczury. Gdy budynek zostanie wyburzony, w tym miejscu powstanie jednopunktowa fontanna posadzkowa. Będą też nowe drzewa, krzewy i ławki. Mikołajki na Złotym Rogu to już w naszym mieście tradycja. Domek Świętego Mikołaja, animacje, fotobudka, food trucki i dużo dobrej zabawy. To wszystko czekało wczoraj na mieszkańców naszego miasta. Najważniejszym punktem imprezy było jednak uroczyste odpalenie światełek na choince. Frekwencja dopisała, bo kaliskie Mikołajki po raz kolejny ściągnęły do centrum miasta mnóstwo osób. Mikołajki w Kaliszu to impreza, która na stałe wpisała się już w kalendarz wydarzeń naszego miasta. Złoty Róg, podobnie jak w ubiegłym roku, zamienił się w kolorowy zakątek. Świąteczna przestrzeń przyciągnęła tłumy mieszkańców, głównie rodzin z dziećmi. Jak pani ocenia tą imprezkę? Podoba się bardzo pani? Podoba mi się. A co się pani podoba? Wszystko. Czekamy na odpalenie choinki. A to jak tobie się podoba? Fajnie. Bardzo, bardzo mi się podoba. Dla dzieci atrakcja, autobus wesoły też Mikołaja, także super. Super. Czyli przejechała się pani już autobusem? Z wnuczką, właśnie wróciłam z podróży. No i jak ciekawie, bo historię opowiadała pani.
o teatrze, o rzece Prośnie, także przyjemne z pożytecznym. A teraz kolejka do Mikołaja, wyczekuje pani. Tutaj córka z wnuczką są, także myślę, że doczekają się zdjęcia. Bardzo pozytywnie, kolorowo, muzycznie. Także bardzo fajnie. A tobie jak się podoba? No chodzimy na takie czasu, no i wszystko tutaj jest fajne, ponieważ jest zupa, przekąski, są również te pierniki do kupienia, orkiestra już się przygotowała, no i jest. I czekamy na choinkę. Czekamy na oświetlenie choinki. A potę z Mikołajem już masz? Nie, jeszcze czekam. Co wam się najbardziej podoba? Myślę, że te światełka mi się najbardziej podobają. I sama atmosfera, tylko pogoda trochę zimna. No. A cieszę się jako właśnie no, młoda mieszkanka Kalisza, że taka impreza jest w mieście? Tak, cieszę się, że Kalisz w końcu coś robi przez ten czas, a tak to było przez dużo czasu bardzo cicho, a nagle tutaj dwa koncerty, pobicie rekordu Guinnessa i tak dalej. I teraz Mikołaj. Tak. Najbardziej rozchwytywany tego dnia był bez wątpienia domek Mikołaja, w którym zarówno dzieci, jak i dorośli mogli spotkać się ze świętym Mikołajem i elfami oraz wykonać pamiątkowe zdjęcie wyjątkowej świątecznej scenerii. Przy domku ustawiła się kilkunastometrowa kolejka, ale Mikołaj nie przyciągnął tylko najmłodszych, bo i nam udało się zamienić z nim kilka słów. Tak, chciałem powiedzieć, że w tym roku wszystkie dzieciaki są grzeczne, szczególnie tutaj w Kaliszu mamy bardzo dużo pracy. Zapraszamy wszystkie dzieci dzisiaj do godziny 20 oraz w następny weekend, jeszcze jeden weekend i ostatni weekend Sylwestra. Zapraszamy tutaj wszystkich, którzy chcą nas odwiedzić. Jak to jest być taką rozchwytywaną postacią? Cieszę się, że przynoszę dzieciom szczęście i przynoszę prezenty. Mam nadzieję, że każdy jest zadowolony z wizyty u niego w domu. A jakieś rózgi były? Nie. Same prezenty. W Kaliszu same grzeczne dzieci. A w powiecie? W powiecie jeszcze nie zwiedzaliśmy, dopiero jutro będziemy lecieć dalej. Mikołaj do Kalisza przybył wraz ze swoimi pomocnikami, elfami, które dla dzieci przygotowały moc atrakcji. Super, kocham święta, kocham mojego Mikołaja, panią Mikołajową, to jest najlepszy czas w moim życiu. Dzisiaj same tu grzeczne dzieci, czy jakieś... Są bardzo grzeczne dzieci, w ogóle kocham dzieci, są cudowne, uwielbiam robić dla nich prezenty. Specjalnie tutaj przyleciałam na saniach razem ze świętym Mikołajem, mimo że było dużo trudności, dużo śniegu u nas, to i tak przylecieliśmy. A długo lecieliście? Bardzo długo lecieliśmy, parę miesięcy, naprawdę to była bardzo trudna podróż. Kulminacyjny moment Mikołajek odbył się o godzinie 17. Wówczas włodarze miasta złożyli mieszkańcom życzenia, a następnie uroczyście zapalono światełka na choince. W ten sposób oficjalnie rozpoczęto świąteczny sezon w naszym mieście. Serdecznie, jak co roku tradycyjnie już zaprosiliśmy Was, mieszkańców Kalisza, do tego, żeby wspólnie rozświetlić naszą miejską choinkę. Zwyczajowo spotykaliśmy się na głównym rynku, ale tam w tej chwili trwają prace i takiej choinki byśmy nie mogli tam po prostu ustawić. Dlatego ta choinka przyjechała prosto z lasu tutaj na Złoty Róg i wokół staraliśmy się tutaj taki magiczny zakątek dla dzieci, dla wszystkich mieszkańców zorganizować. Już za moment rozświetlimy tą choinkę, zaraz włączymy muzykę. Jest tutaj ze mną mała Kaja, która zaraz tej uroczystej chwili dopełni i rozświetli nam choinkę. Także zapraszamy tu wszystkich bliżej. Za moment zapalimy lampki na choince. W święta wiek nie ma żadnego znaczenia. To okres, w którym budzą się dziecięce marzenia. Bardzo pozytywna energia, tak jak mówię, no, chcielibyśmy tylko, żeby trochę śniegu spadło, żeby te święta były białe, bo one wtedy są zupełnie magiczne, to miasto zupełnie inaczej wygląda i rzeczywiście święta Bożego Narodzenia kojarzą się z choinką, ze śniegiem, także życzymy sobie tego wszyscy tutaj dzisiaj wieczorem, żeby tak właśnie się stało. Pan prezydent ma już zdjęcie z Mikołajem? Tak, oczywiście mam z Mikołajem i ze śnieżynkami dwoma. A jaki jest wymarzony prezent na święto dla pana? Wymarzony prezent, no ja myślę wymarzony prezent, no nie chciałbym zdradzać, bo się pewnie nie spełni, ale liczę na to, że Mikołaj czyta wszystkie listy, przeczyta również mój, no i dostanę to, co sobie wymarzyłem. Dużo radości sprawiła mieszkańcom także fotobudka. I najmłodsi, i ci nieco starsi chętnie z niej korzystali i robili sobie zdjęcia. Nie brakowało chętnych na przejażdżki zabytkowym autobusem.
Całość wydarzenia urozmaiciły food trucki i stoiska, w których można było zakupić świąteczne dekoracje, napić się grzańca, a także spróbować wybornych smakołyków. Cieszymy się, że Mikołajki się odbywają na Złotym Rogu. Cieszymy się, że z biegiem okoliczności też tutaj jesteśmy. Bardzo nam miło, jesteśmy mile zaskoczeni. Mam nadzieję, że ładnie się nasz ogródek komponuje. Dzisiaj oprócz grzanego winka na rozgrzanie dla rodziców mamy fryteczki dla dzieciaków, mamy naszą swojską kiełbaskę z kapustką, mamy na ciepło kaszaneczkę i tradycyjnego smażonego naszego polskiego karpia. Jak frekwencja dopisuje? Nie no, rewelacyjnie. Ludzi dużo, także mimo troszeczkę takiej niesprzyjającej aury, tu mnie wszyscy przyszli spotkać się z Mikołajem. Mikołajki rozpoczęły cykl świątecznych spotkań na Złotym Rogu. Kolejna okazja do spotkania ze świętym Mikołajem już w najbliższy piątek, 9 grudnia. Za tydzień się spotykamy. Mikołaj przyjeżdża, jest zakontraktowany, przyjeżdża do nas. W przyszłym tygodniu będzie. I później w Sylwestra też zabawa dla dzieci. Właśnie w domku Mikołaja, naszym domku, które zrobiły właśnie dzieciaki z techniką świętego Józefa. Więc cieszę się ogromnie i pamiętajcie, jeżeli dzisiaj nie dotarliście z różnych powodów, to wszystko przed Wami. Widzimy się za tydzień, za dwa tygodnie. Czekamy na Was na Złotym Rogu. A tymczasem dla wszystkich mieszkańców Kalisza, ale przede wszystkim dla tych, którzy wczoraj nie mogli pojawić się na Złotym Rogu, ślemy specjalne pozdrowienia. Normalne chyba, że wszystkich pozdrawiam serdecznie. I tego 24 ja naprawdę przyjdę do wszystkich. Z prezentami może lepszymi, gorszymi, ale będę. Wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia i wesołych świąt. Choć do pełni świątecznego klimatu zabrakło wczoraj tylko śniegu, nadal trzeba trochę poczekać na opady białego puchu. Czy Złoty Róg pokryje się w końcu śniegiem? Sprawdźmy pogodę. Dziś wieczorem na słupkach Tęci 0 stopni, zawieje porywisty wiatr z prędkością nawet do 50 km na godzinę. W nocy na termometrach minus 1 stopień, wciąż wietrznie. W czwartek w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 3 stopni na plusie, na niebie wciąż dużo chmur. W nocy 0 stopni. W piątek od samego rana zimno, a na termometrach minus 2 stopnie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 2 stopni na plusie. Niebo prawie bezchmurne, nie powinno już wiać. I prognozą pogody kończymy środowe wydanie. Dziękuję Państwu za wspólny czas. Życzę spokojnego, ciepłego wieczoru. Do zobaczenia. Fundusze unijne stanowią kluczowy instrument finansowy polityki regionalnej Unii Europejskiej, która ma decydujący wpływ na wzrost konkurencyjności jednostek samorządu terytorialnego. Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, dedykowany rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich, przyczynił się do wieloaspektowych zmian w rozwoju polskiej wsi. Ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich sfinansowano szereg inwestycji związanych z budową i modernizacją dróg lokalnych. W Wielkopolsce powstało łącznie ponad 300 km nowych i przebudowanych dróg. Wielkopolscy samorządowcy podkreślają kluczową rolę w rozwijaniu infrastruktury drogowej dla rozwoju obszarów wiejskich. W ostatnim czasie gmina Żgów pozyskała ogromne środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, m.in. na przebudowę dróg lokalnych. Wybudowaliśmy ponad 6 km dróg, na co uzyskaliśmy dofinansowanie ponad 3 300 000 zł. Inwestycje te były bardzo pożądane dla mieszkańców i znacznie poprawiły jakość ich życia. Zadania oddziałują na większość miejscowości na terenie gminy i nie byłyby zrealizowane bez pozyskania środków. Były to jedne z większych inwestycji zrealizowanych na terenie naszej gminy. W ramach pozyskanych środków udało nam się wybudować 141 przydomowych oczyszczalni ścieków dla naszych mieszkańców, ponad 2 km sieci kanalizacyjnej i ponad 2 km sieci wodociągowej. W ramach inwestycji PROW
Udało nam się także wyremontować gminną bibliotekę publiczną, która jest naszą perełką. Zrealizowaliśmy zadania z zakresu budowy placów zabaw oraz placów rekreacyjnych. W związku z otrzymanymi przez gminę Kościelec dofinansowaniami w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 rozwojowi uległy tereny rekreacyjne, infrastruktura drogowa oraz w szczególności ośrodki kulturalne. Największa inwestycja to przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dobrów, Różków Pierwszy i Tury. W trakcie prac przebudowano i wyremontowano budynki, zaopatrzono je w nowoczesne wyposażenie sal, zaplecza sanitarnego i kuchennego. Dzięki inwestycji lokalna społeczność spędza wolny czas na wspólnych spotkaniach, imprezach oraz przy kultywowaniu lokalnych zwyczajów i tradycji. Środki, jakie gmina Przemęt pozyskała w ramach programu PROW, znacząco przyczyniły się do kompleksowej renowacji pałacu w Buczu. Kwota pozyskanych środków to 500 tysięcy złotych przy całkowitych kosztach ponad 1 150 tysięcy złotych. Pałac w Buczu jest nie tylko wizytówką naszej gminy Przemęt, ale też i wizytówką województwa wielkopolskiego. W pałacu obecnie znajduje się szkoła, do której uczęszcza ponad 100 uczniów. W tym miejscu bardzo dziękuję Zarządowi Województwa Wielkopolskiego, a w szczególności panu marszałkowi Krzysztofowi Grabowskiemu za wsparcie tej inwestycji. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie naszej gminy realizowaliśmy bardzo dużo zadań. Prawie w każdej naszej miejscowości w sumie realizowaliśmy 9 różnych projektów o wartości prawie 5 milionów złotych. Przebudowaliśmy drogi gminne w Dąbrowie na ulicy Nowej oraz w Miejskiej Górce na ulicy Hubala. Gospodarka wodno-ściekowa, wybudowaliśmy kanalizację sanitarną w Kołaczkowicach i Sobiałkowie, na które otrzymaliśmy największe wsparcie, bo łącznie 2 379 000 zł. Oprócz tego powstały świetlice wiejskie w Dąbrowie i Gostkowie. Przebudowaliśmy też zabytkowy budynek szkolny w Konarach, gdzie kwota dofinansowania wynosiła 500 tysięcy złotych. Otrzymaliśmy także wsparcie w łącznej kwocie 217 tysięcy złotych na poprawę walorów krajobrazowych oraz małej retencji na wybranych terenach wiejskich w naszej gminie oraz odnowienie i zagospodarowanie stawów w Dłoni i Piaskach. Przedsięwzięcia te były społecznie bardzo oczekiwane. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni ze zrealizowanych przez nas zadań. Beneficjenci programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 dzięki środkom przeznaczonym na wsparcie inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową wybudowali łącznie ponad 240 km nowych sieci kanalizacyjnych, 135 km sieci zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę i ponad 1100 przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina Ceków Kolonia zrealizowała 2 inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Są to inwestycje, które w sposób znaczący zwiększają bezpieczeństwo dostaw wody pitnej, jak również odprowadzania ścieków komunalnych. Co ważne, na tych terenach, gdzie te inwestycje były realizowane, widzimy znaczący przyrost zabudowy mieszkaniowej i powstają nowe zakłady pracy, co również przekłada się na dużo wyższe wpływy podatkowe do budżetu gminy. Łączna kwota dofinansowania na poziomie 147 milionów złotych poprawiła znacznie stan ochrony środowiska, a także podniosła jakość życia mieszkańców na obszarach wiejskich. Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 wdrażany przez samorząd województwa wielkopolskiego jest istotnym źródłem wsparcia dla wielkopolskich gmin i powiatów. Zapotrzebowanie na zadania drogowe i wodno-kanalizacyjne na obszarach wiejskich województwa wciąż jest bardzo duże, o czym świadczy zainteresowanie ogłaszanymi przez zarząd województwa kolejnymi konkursami w tym zakresie. Ale to nie jedyne obszary dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspierał również działania związane z szeroko pojętą kulturą i rekreacją, chociażby budowę i modernizację świetlic wiejskich, bibliotek czy popularne siłownie zewnętrzne. Wsparcie otrzymywały również gminy na ochronę zabytków czy modernizację lub budowę targowisk. W sumie na obszary wiejskie w Wielkopolsce
przeznaczyliśmy ponad 600 milionów złotych.